Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3 i moi drodzy, idziemy oczywiście już na pokład na Gwara. I cóż, o. Kurde, ale żebym źle to zrobił teraz, ja pierdziule. Co tak słabo odejmujecie im? Wow, 1150, nieźle. Dobra. Ohoho, no. Dobra, my możemy iść dalej, co nie, przecież. Nie będziemy tutaj chyba cały czas. My możemy iść teraz, można powiedzieć. Można tak powiedzieć na Hamas, a nie? Bo co ja mam tu zrobić? Dobra. Lecimy. O kurde. Wow. Dobra. Kurde, nieciekawie powiem jest. Cóż to? Hjalmar? Dla mnie tak. Ujojojoj. Niedobrze. To chyba Hjalmar albo Krach. Szybciej Krach. Jakieś ostatnie słowa? Ich... Wald. Miałeś szansę. Tak myślałem, że tak się skończy. Już po nim. O! Wiedźmin. Miałem nadzieję, że się zjawisz. Bo co? Mam ci coś do powiedzenia. Ale to potem. Dawaj. Nie będziesz umierał. Chodź tu. No chodź tu, chodź. Chodź tu. Chodź tu. Wow. Ej, daj mi się. Gdzie ty jesteś? Wow, ej, porwał mnie. Co za kurczy byk. Dobra, wczytywanie. No chodź tu. Wow, hoho. Wow, o, niedobrze. Ty puścisz teraz ten głupie. Tak jest. Wow, dobry jest, szczerze mówiąc. Chodź tu, kurnia. Pięknie. Oj, niedobrze. Wow, dobry jest. Dobry skurczy bykol jeden. Kurnia. Wow. O, pięknie. Wow, teraz się wkurzył na mnie.
kurczę byk. Dawaj, chodzisz tu. Ojojoj. Się wkurzyłem teraz na niego. Chodź tu ziomuś. Aj, niedobrze. Serio? Skurczybek, gdzie on jest? Co? No nie, nie, nie. Co za... Co za dziad? Kurde. Jest. Chyba. Powiem wam, Szczerze. Średniawy jest, ale... Jakoś szczerze dobro broń wziąłem. Przyznaję się, nie grałem na kodach. Nic, w ogóle. Szczerze, taki średniawy, ale skurczybyk... Pięknie. Dobrze zrobiłeś, Geralt. Obejrzymy sobie, jak tu się... Jak tu się wykrwawia nasz główny boss Eredin, czyli Dziki Gon. Kurde, czy mi się wydaje... Co za dziad? To czego ty... Wow, co jest? Co to ma być? What the hell? Medalion drży. Oj. Wow. Geralt, nienawidzę portali. Ajajaj. Kurczę. Otrzymano nowy przedmiot, Hafkaren. Nową broń dostałem. Jak to? Myślałam, że ty wiesz. Wiem tylko tyle, że Avalach mógł nas zdradzić. Co jest? Widzisz Toru? Geralt, patrz! Co? Co się tam stanęło się? Co tam się dzieje? Bariera! Znikła! Oj. What? O co, come on? Co? Co się dzieje? Samej ciężko mi w to uwierzyć, ale... Wrota między światami zostały otwarte. Musimy dotrzeć do tej wieży i powstrzymać Avalacha. Póki to się jeszcze da odwrócić. Dobra. Oj, dobra. Przynajmniej wiemy, gdzie ich szukać. No właśnie, to dobrze. Chodź za mną. Dobra, okej. Okay. Myślałem, że za portalami będę musiał biec. Okej. Czego Avalach od nich chce? Pewnie tego, co Eredin zamierza, że jej użyć do otwarcia bram między światami. Czy mi się wydawało, że ten Eredin to nie jest tak jak... Musimy się spieszyć. Czy to nie był przypadkiem ten nasz Gels? Schowamy się w dolince po drugiej stronie. O kurde! Oj, wow, normalnie jak druga wojna światowa, bez kitu. Dobra, okej, no, strzelają we mnie, co za dziady. Oj, ale tu napierniczają, oj. Wow! Gdzie mam konia łapać? Tu? No siadaj na niego! Kurde, nie mogę. Serio, mogę na tego usiąść, a na tamtego nie mogę? Kurde, dosiąść to nie to. No, pięknie. No idziemy! Wow! Czekajcie! Kurde! Gdzie ty lecisz?
Jezu, co tu się odpiernicza? O kurde, cyklopy, jakiś giganci, ja pierdziele. Oh my god. No kurde! Czym się zaklinował jeszcze? Aj, shit! No dawaj, 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 Geralt, dawaj, na co czekasz? Kurnia! Jezu, lodowe giganty, ja pierdzielę. Oj, shit! Dobra, mam, no! Musimy trzymać się! Dawaj, 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 Yennefer, dawaj, Geralt! Dawaj, 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 dawaj! Co ich dopadło? Dobra, dobra, kurde, zeskakiwuj. Fuck, fuck, kurnia. No. Zaraza, zasypie nas. O nie. Gwarestavel. Gdzie ty jesteś? Trzymaj się blisko mnie. Oż choler. Trzymaj się mnie. No chodź tu. No, no dobra, kurnia. Wow, niedobrze. Dobrze, mam jeszcze jedną jaskółkę, co nie? To jest właśnie dobre rozwiązanie. O chole, Jezu! Dobra, pięknie. Idziemy dalej. Wow. A daleko do tej wieży, szczerze. Oj, nic nie widzę. Ej, odłamek na mnie spadł. O kurde, ale piździe tutaj normalnie, że hej. Dobra, idziemy, idziemy. Jeju, jeju, jeju. Och, jak pięknie trafiłem. Ej, chodź tu, Geralt, co ty robisz? Te. No czego nie... Nie odejmuję, nie dodaj mi żyć. Dobra, dodaję teraz. Dobra. Gdzie ty biegniesz? Jak ty biegniesz? Kurde, Yennefer. Tędy powinnaś biec, a nie tamtędy. No ludzie. Okej. Cholera! Avalach odgrodził wieżę magiczną barierą. Potrafisz ją złamać? Złamać? Nie. Co najwyżej zrobię w niej wyrwę. Ale tylko na chwilę, bo nie sposób. Do sedna jest. Wejdziemy oboje? Nie. Musisz iść sam. Dlaczego? No dobra. Okej. Nie laguj. Teraz Geralt. No już wbijam. Oj. Padłaś. Nie jest. Idź już. I przekaż Avalachowi moje serdeczne pozdrowienia, że dedniesz. Dziadu ty. Uch. Dostań się do elfiej wieży. Okidoki, dobra. Dostań się do elfiej wieży. Fajnie. Tu fajnie jest, powiem wam. Nie jest tak źle. Bardzo dobrze w takim miejscu żyć, ale z drugiej strony też nie. Bo nawet nie wiadomo, co tu jest. I jak ja mam tam wejść? No proszę. Jezu. Co ty robisz, Avalach, kurnia? Dobrze. O! Geralt, szkoda. Miałem nadzieję, że nie będziesz musiał tego oglądać. Kurde, dziadzie. Niedaleko. Posłuchaj. Zamknij się. Dość się nasłuchałem twojego pieprzenia. Wyciągaj broń i miejmy to za sobą. Chodź tu, kurnia. Chodź tu, dziadzie, spizgany kurnia. Co? Poddajesz się? Jeśli myślisz, że wciągniesz mnie w jakąś pułapkę, to się mylisz. Raz ci już zaufałem, drugi raz nie popełnię tego błędu. Nie jestem twoim wrogiem. Ja tylko pomagam Ciri. Nie uwierzę ci. Nie po tym wszystkim. To czemu spierniczałeś? Avalach mówi prawdę. Poprosiłam go, żeby pomógł mi otworzyć wieżę. Chcę do niej wejść. Po co masz tam iść właśnie?
tylko on został rozbity. Ale nie biała zimno. O co chodzi ci? Prawdę. Widziałam światy skute przez lód. Widziałam, co was czeka. Serio? Tylko nasza krew może zatrzymać białe zimno. Tylko ja. Kurde, nie wiem. Nie musisz. Nie musisz się poświęcać. Mylisz się. Białe zimno w końcu nadejdzie i światy zamarzną jeden po drugim. A wszelkie życie zginie. Tylko ja mogę powstrzymać zagładę. Długo o tym myślałam i już podjęłam decyzję. Musi być jakieś inne rozwiązanie. Co ty wiesz o ratowaniu świata, Łukdasie? Jesteś tylko Wiedźminem. To moja historia, nie twoja. Pozwól mi ją zakończyć. Nie rób mi tego. Proszę. Nie teraz. No właśnie. Chyba dobrze, dobrze. Chciałabym pojechać z tobą do jakiejś karczmy, napić się grzańca i wysuszyć buty. Chyba dobre rozwiązanie, ale... Zaraz zobaczymy. Ale nie mogę. Muszę spróbować. Ze względu na ciebie, Yentris, wszystkich. Trzymaj kciuki. No kurde. Mam nadzieję, że nie pójdziesz. Proszę, nie idź. Ach, shit. Nie wiem, czy to tak miało być, nie wiem, ale gdzie ten Avalach? Kurde. No i po co ci to było? Aj. Widzisz. Kurczę, przypomina mi się teraz, wiecie co? Też taka była scena w jedynce bodajże. Tak, to był chyba ostatni rozdział? Czy jakoś tak? Oj. Czy jakoś tak? A, przypominają się chwile tego Geralta i Ciri pewnie. A to było najlepsze. To mi się właśnie najbardziej spodobało z gry. Szczerze, no bardzo. Kurczę. Szkoda, że poszło. No ale jej, podjęła taką decyzję, ale chyba dobrze zrobiłem. Tak mi się wydaje, a zaraz zobaczymy. Wow. Wow. Jeżeli chcesz szybciej skompletować katalię kart do Gwinta... Nie, to mi nie ciekawi, szczerze mówiąc. No i... No, myślałem, że się zatnie się. Wizima, stolica okupowanej Temerii. 2 tygodnie później. Co tu się porobiło?
Wow, naprawa kościoła jakiegoś, czy co? Albo... No kurde! Proszę za mną. Co? O co, kaman? Przecież to chyba pamiętam. A właśnie, miałem sobie zerknąć i jeszcze jedną rzecz. Aha, ta misja, dobra. Ale przecież... Ej, no ale przecież ja to robiłem już. Jak dobrze pamiętam, ja to robiłem. Chamberlain Emhyra. Coś się kończy, coś się zaczyna. Ej, ale no przecież się... Ejo, ale dlaczego? Wow. Nie wiem, o co kaman. Czemu on tak... Przecież ja to robiłem już kiedyś. A może to... Szczerze? Nie wiem o co chodzi tutaj, nie wiem. Nie wiem o co tu chodzi, dlaczego to samo mi się tu pojawiło, nie wiem. A może ja muszę jemu powiedzieć co się stało? Ale przecież dobrze wie Emhyr. Ten ojciec, przecież Ciri, bo to chyba on jest. Szczerze nie wiem. Bo jego nie było chyba wcześniej. W ogóle jej nie było tej Ciri chyba. W pierwszej, drugiej części, jak dobrze pamiętam. Mów. Ale co? Nie żyje. Jak to się stało? Znasz przepowiednie o białym zimnie. Ciri próbowała zapobiec zagładzie świata. I udało się. Ale zapłaciła najwyższą cenę. Gdzie ciało? Nie sądzę, aby kiedykolwiek udało się je odnaleźć. Kto jeszcze wie? Avalach. Elfi wiedzący. Ale raczej go nie znajdziesz. Się chyba wkurzy. Postanowiła zostać na północy. Jeśli nie masz nic przeciwko. Nie mam. A co z tobą? Po wojnie jest dużo. Po wojnie zawsze jest dużo pracy dla Wiedźmina. Pojadę na wschód. A może na północ. Czy Cyrilla mówiła coś? Chciała mi coś przekazać. Szczerze? Kurde, nie wiem co mam wziąć. Salo tobie nie mówiła. Nie wiem. Nie wiem. Żałowała, że nie może się z tobą pożegnać. Naprawdę sama ci to powiedziała? Tak. Nie musiała. Wiem, że chciała się z tobą pogodzić. Jeśli to wszystko, pójdę już. Nie wszystko. Ale możesz odejść. Się chyba wkurzył. Na pewno. Wiedźminie. Nie chcę was. Nie chcę cię więcej widzieć. Ja również z tobą się nie chcę widzieć już. Ej, chyba się wkurzył na pewno. Odciskawał dziada o to, szczerze mówiąc. Jeżeli nie możesz pokonać jakiegoś przeciwnika... wow. Mi się wydaje, że złe zakończenie wybrałem. Chyba. O, shit. Chyba. Szczerze? Nawet nie wiedziałem jak ja to zrobiłem, że takie złe zakończenie wybrałem. Kurczę. Potrzebujecie pomocy z tym wozem? Nie, nie. Może jednak. To nie nasz, tylko... no... zdobyczny, że tak powiem. Ludziska porzucili dobytek w pośpiechu i tak trochę szkoda. Żeby Redańczycy rozszabrowali. No kurde, nie laguś. Znowu idą zmiany. A myśmy już przywykli.
czarni odeszli, teraz przyjdą łowcy czarownic, a życie toczy się dalej. Trzeba chwytać dzień. Prawda. Bierzmy się tedy do roboty, zanim noc nas zaskoczy. Na pewno nie potrzebujecie pomocy? Damy sobie radę. A wam dokąd droga? Pewnikiem do karczmy. Tak, ale najpierw muszę się z nim spotkać. W dawnym obozie Nilfgaardzkim. Bywajcie. No co ja mam zrobić w ogóle z tym? Ej no. Dobra, się zapalił, serio. Dobra, okej, lecimy do tej zniszczonej twierdzy. Ale nie wiem, czy to tak ma być. Nie wiem, ale dobra, zobaczymy zaraz. Ale kurnia złe. Chyba mi się wydaje, też wziąłem. Zakończenie, no ale cóż. Nawet nie wiedziałem, jak ja to wybrałem, powiem. Ale udało mi się te trzy decyzje, wiecie, bardzo dobrze, znaczy te pozytywne lub negatywne, trzy miałem, to dobrze, co nie? Ale nie wiem, dlaczego ta Ciri poszła właśnie do tego, takiego teleportu, tak jakby, co nie? Jakby nie poszło, by było wszystko w porządku, na pewno. Dobra, zaraz, zobaczymy, czy to będzie już zaraz koniec gry. Do tego chyba jeszcze takiego podsumowania chyba nie było jeszcze, ale zaraz zobaczymy, jak to będzie. Na razie udamy się do tej zniszczonej twierdzy. A jak nie będzie na przykład zakończenia czy coś takiego, to zakończę tutaj odcinek i ten. A, my jesteśmy tutaj przecież, w... Jak się nazywało to miejsce? Czekajcie. A nie, czekajcie, bo to inaczej się nazywa, dobra. A czego to nie ma? Aha, mogę od nowa robić serio te misje wszystkie? Nie wierzę. Ale dobra, mam nadzieję, że to chyba będzie koniec gry zaraz, ale nie wiem, nie wiem. Zaraz zobaczymy przecież, co nie? Ale pamiętam, że chyba... Ale nie, chyba nie robiłem tego, nie, nie, nie. A może się tu coś pozmieniało? A, dobra. No przecież tutaj na początku gry byliśmy praktycznie. Pamiętam już, pamiętam. Bardzo dobrze pamiętam. Ale widzę, że tu... Nieciekawie, nieciekawie jest. Tu był ten chyba. Wow. Wszystko pozniszczone, pozniszczone. Oj. Tu nikogo nie ma. O, no właśnie. Chyba. Mówiłem, że tu nikogo nie ma. Coś go musiało zatrzymać. Albo w ogóle tu nikogo nie ma już. Wczytywanie. Kilka godzin później. O, przyszedł ktoś. O, proszę. Spóźniliście się. Wojacy blokują te... Tak, ty wiem. Nie szkodzi. Macie o co prosiłem? Wszystko zgodnie z umową. Długość klingi 38,5 cala, waga poniżej 40 uncji, trzpień z syderytowej stali okuty srebrem. Glify i znaki runiczne na jelcu i całej długości klingi. Piękny. Pracuję w tym fachu od 30 lat. Na moje wyroby stać tylko najlepszych fechmistrzów i szermierzy. I ręczę, że lepszej broni nie ma i nie miał jeszcze żaden wiedźmy. Znam waszą renomę, mistrzu Ort. I nie wątpię. Do tego, jak chcieliście, inskrypcja. Zirael. Jaskółka. Runy w starszej mowie klasycznej. Bez stylizacji, precyzyjnej i oszczędne. Mogę? Jest wasz. Jeśli chcecie wypróbować, kazałem wstawić pachołką kukłę treningową. Oto wasza zapłata. Zgodnie z umową, tylko kamienie szlachetne. Jeśli szukacie zleceń, to słyszałem o strzydze w lesie Mariborskim. Dzięki, muszę jeszcze wpaść do karczmy, a później... Powodzenia na szlaku, wie... Uda się do karczmy. Ale do jakiej? O, to jest pytanie.
Ale tu kurde, praktycznie z tego kurde nic nie zostało, nic a nic. Ale czekajcie, sobie o tu wejdziemy jeszcze do tego miejsca, co tu w ogóle jest? Nic a nic, kurde, pamiętam, że tu był taki z tej strony chyba stołek, znaczy nie stołek tylko ten. Jeju, stołek, co ja gadam, jaki stołek? Czekajcie, wyjście. Gdzie to wyjście było? Tutaj. Nie stołek, tylko ten taki... taka ława, nie ława, co oni tam był, ten taki, pamiętam, szef tego obozu Nilfgaardzkiego właśnie. Chyba dobrze mówię Nilfgaardzkiego, czekajcie, a tam jest drogowskaz do tej wsi? Jest. O, ludzie! O, proszę, co oni tu robią? Dobra, tu wbijemy, most płaczki. A, wiem już o co chodzi. Miejsca, tak mi się wydaje, które odwiedził Geralt, chyba. A zaraz zobaczymy przecież, co nie? Tu byłem, tak, byłem tu, pamiętam, na początku gry. Prawdaż. A to któż to? Któż to jest? Yennefer? Czy któż to? Znaczy nie, Yennefer na północy jest przecież. Któż to jest? Załatwione? Tak. Uwierzył ci? Nie mam pojęcia. Ale beka! To za tego kuroliszka. I mamy nowe zlecenie. Kiepsko płacą, ale chyba i tak warto. Że nie próżnowałaś. Jest twój. Nie wierzę. Nie wierzę, no po prostu nie wierzę. Serio? Ona żyje? Ziemski miecz. Jaskółka. Ale piękny, piękny. Cudo. Mogę? Lepiej nie tutaj. Niedługo będziesz miała dość okazji wiedźmińczej. Kurde, szczerze, jak ja rozmawiałam z tym Emhyrem, co nie w tym... Szczerze... No, to trzeba go wykonać. Też uwierzyłem, że ona nie żyje, co nie, ale... Kurde, patrzę, a ona siedzi w tej karczmie. No po prostu, kurde. No po prostu niespodzianka. Kurde, no po prostu. Dobre zakończenie wybrałem jednak. Jednak mówiłem, że złe, ale jednak dobre. O kurde. Nie mogę uwierzyć, ona żyje. O kurde. Ale beka. Ajajaj. Teraz stosy zapłonęłych zajętych przez Radowida Emery. Edirn, w ramach odnowy moralnej. Jezu, co to ma być? Oto na tym balu, kurde. Cieszył się bezgranicznym wręcz posłuszeństwem poddanych. Gdy jednak upokarzające porażki odarły z nim nieomylności, ukryta do tej pory opozycja przystąpiła. Cesarz, który tańczył na kurhanach wrogów, został złożony w grobie przez własne. Podczas gdy kontynent wykrwawiały wojny, Skellige pod rządami Cerys przeżywało rozkwit. No też dobrze wybrałem, że ta rządzi Cerys, a Skellige. No, elegancko. Dzięki temu wyspiarski naród znacznie się zmienił. Ale stracił też przy tym swój dawny nazwę. Cyrilla Fiona Elenrian, dziedziczka Nilfgaardzkiego tronu, wybrała życie na wiedźmińskim szlaku. Geralt nauczył ją wszystkiego, co sam umiał, a potem każde ruszyło w swoją stronę. Jaki?
Paździ Śpioch. Nie, czekajcie, jak to się nazywa? W takiej bajce jednej pamiętam był. Paździ... Nie pamiętam już. Fajnie wygląda to takie rysunkowe, co nie? Kurczę. Nuda, mówicie, może, ale oboje nie pragnęli niczego bardziej. Gra Wiedźmi 3 oparta jest na twórczości Andrzeja Sapkowskiego. Tak jest, ale nie czytałem jego książek, przyznaję się. Szczerze, troszkę przeczytałem. Z kilka stron, ale powiem wam, że książki bym przeczytał wszystkie, ale jakoś tak się nie chciało, co nie? Chyba z kilkanaście stron przeczytałem. Co wam powiem, kurczę, na początku. Szczerze, kurde, myślałem, że ona nie żyje, co nie? Ciri. A tu okazało się, ona siedziała w tej karczmie, w tej wiosce. Ale okazało się, że żyje. A ten kurde chyba mi się wydaje uwierzył w moje w słowa Geralta. Geralta ten, Emhyr. Ale beka, no normalnie powiem wam, że na początku też uwierzyłem, że ona nie żyje, co nie? Przecież ten wiatr na Skellige przecież zniknął, co nie? Jak widzieliście przecież sami. Ale jakoś przeżyła. Kurczę, nawet nie wiadomo, nie wiem jakim cudem. Ale dobrze, co wam powiem jeszcze na podsumowaniu gry. No to już jest pierwsza rzecz, co nie? Druga rzecz. Zakończyłem tę długą serię. Dużo było odcinków z tej gry. Bardzo dużo. Powiem wam, że twórcy CD Projekt, kurczę, odwalili super robotę. Bardzo. Kurczę, ta część mi się bardzo spodobała. Dwójka, jedynka też oczywiście, ale wiecie, jedynka ponad 10 lat temu wyszła, co nie? I ten sterowanie troszeczkę tak jest, wiecie, masakra. Ale cóż, jakoś przeszedłem, co nie? Co jeszcze wam powiem? Misje niektóre były trudne, niektóre łatwe. Najtrudniejsza była na samym początku, jak pamiętam dobrze. Jaka to była trudna? Z bazyliszkiem. Bazyliszek? Nie bazyliszek, co ja gadam. Ojoj, jak to się nazywało? Nie bazyliszek, tylko ten taki drugie. Ojoj, nie pamiętam, już z Wezemirem właśnie atakowałem to. Jezu, zapomniałem normalnie teraz, wiecie? Dobra, mniejsza o to, co nie? To też takie wielkie było coś. Nie pamiętam w tej chwili, kurczę. Mieszało to, co nie? Ale wiem, że to było podobne coś do takiego wielkiego potwora, co nie? I cóż jeszcze? Co mi się jeszcze podobało? Oczywiście walka, sterowanie. Sterowanie jest, powiem wam tutaj, cud miód malina, serio. Najlepsze sterowanie, jakie widziałem w grze RPG. W jedynce wiecie, jakie to było sterowanie. Takie. W dwójce... Szczerze, ja już nie pamiętam, jak to było w dwójce. W dwójce troszeczkę lepiej już, ale w trójce jeszcze lepiej. Ale też... bronie... Pamiętam, bronie to miałem chyba praktycznie... C3-4? Chyba użyłem tylko... No, kupiłem tutaj właśnie jak... jak... Ja tu sobie tak patrzę, kurczę, na tych ludzi, to tutaj Ciri grała. Paulina Zgoda jakoś. Dobra, co miałem opowiedzieć? Jezu, co miałem powiedzieć jeszcze? Zapomniałem teraz. Kurczę, niepotrzebnie zobaczyłem na te słowa, na te nazwiska tych imion. Kurde, coś miałem mówić. Kurde, rozproszyły mnie te nazwiska. Co miałem wam... ze 4 broni użyłem. Już wiem, dobra, jeju. Takie kurde wypłynięcie w myślach. Takie chwilowe. Że kupiłem... T
te właśnie dobra broń, to 400 ileś obrażeń odejmowała. No powiem, że wszystkich misji nie skończyłem. Chciałem właśnie skupić się na fabule, na te główne misje i ukończyć szybko grę, bo i tak odcinków będzie z tego 90 ileś pewnie. W tej chwili nawet może więcej, ze stówę może. Nie wiem w tej chwili, może nie, ale bardzo długa seria była. Jak pamiętacie, musiałem chyba ze dwa razy, czy trzy razy, oczywiście, pamiętam, miałem problem w tamtym roku, w grudniu jakoś pod koniec, z systemem właśnie, bo co kilka sekund mi się monitor wyłączał, jak pamiętam, i mówiłem kiedyś też, i właśnie mnie to troszeczkę, powiem wam, też denerwowało, co kilka sekund ten monitor się wyłączał, to też, nie? Była taka lipa, ale jakoś naprawiłem ten problem i jest dobrze do tej pory. Co jeszcze wam powiem, kurczę, co mi się jeszcze nie podobało w tutaj. Co mi się nie podobało w tej grze? Emhyr. I jeszcze, można tak powiedzieć, nie lubiałem z gry. Kogo ja nie lubiałem? Ojajaj, zapomniałem teraz. Kurde, kogo mi... Ja tu jeszcze nie lubiałem. Średniawo lubiałem, wiecie kogo jeszcze? Tego. Jak on? Nie Lambert, tylko Eskel. Powiem wam, że taka średniawa postać z przyjaciół Geralda. Najbardziej polubiłem Ciri, Yennefer, Triss, bo to wiecie, te postacie były już w pierwszych i drugich częściach. Głównie ta Triss. Ale też Lambert był spoko, powiem wam. Najlepsze to było te trzy słowa. Lambert. Znaczy cztery, bo jeszcze ty. Ale już nie będę kończył tego ostatniego słowa, bo nieładnie tak. To mi się właśnie spodobało najbardziej. I co jeszcze polubiłem? Oczywiście Vesemira, co nie, jak pamiętacie, kurczę. Szkoda, że w bitwie pod Kermoryn zginął, niestety. Ale cóż, też była bardzo, bardzo fajna postać. Oczywiście z przyjacieli, co nie, Geralda. Nie wiem, czy wszystko powiedziałam. A, dodatków nie będę nagrywał, bo... Też przecież będzie kilkadziesiąt albo kilkanaście odcinków, no może nawet kilkadziesiąt, jak to u mnie jest. I powiem wam, że jeszcze bym chciał nagrać oczywiście w tym roku inne serie, co nie? Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, czy jeszcze poprzednim, że jak ktoś zgadnie nazwę gry, to, to będę się cieszył, co nie? Albo... Nie wiem. Dam mu kejkę. O. Ta gra jest z 14 roku? Z 14 chyba. Mogę się mylić, ale chyba z 14. Ale nie będę mówił, jaki tytuł. Nie zgadnie ktoś. Co nie? I cóż. Co jeszcze wam powiem? Nie wiem. Może wykonać szybki zapis stanu gry używając klawisza F5, wiem, że można tak zrobić. Nie chcę mi się tam doglądać, nie chciał mi się oglądać już tego. I co jeszcze wam powiem? Chyba wszystko mi się wydaje. A, ocena gry oczywiście. 9,5 na 10. Uda się do karczmy? Czy się już to robi? Mogę. Nie są już dostępne, serio? Mogę sobie robić jeszcze. Mogę sobie zrobić jeszcze zadania, ale fajnie. Coś mi się tu pozmieniało? Nie, nic a nic. Dobrze, moi drodzy. O, jakoś mi gra lepiej chodzi. Co nie? No dobra, co? Nowa gra plus? Czekajcie, wyjdź do menu głównego. Nowa gra. A on co zagrał, kurde, droga
ku zagładzie, ale byłoby beka. No i cóż, moi drodzy, tu sobie zakończymy oczywiście już ten odcinek. I cóż, tak jak powiedziałem, oczywiście będą kolejne serie. I cóż, moi drodzy, i cóż wam powiem, cóż wam powiem, widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach. I cóż, cześć!